Utonięcie na kąpielisku Bolko tragiczny wypadek w Opolu. W ostatnich dniach Opolu doszło do tragicznego wypadku na kąpielisku Bolko, gdzie utonął 17-letni chłopak. Zdarzenie miało miejsce w piątek, 21 czerwca, około godziny 15.30. Według relacji świadków nastolatek wszedł do wody, lecz po zanurkowaniu nie powrócił na powierzchnię. Kropka służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o topielcu na kąpielisku Bolko i natychmiast skierowały na miejsce akcję ratunkową. Niestety, mimo szybkiej interwencji i podjętej reanimacji, życia młodego chłopaka nie udało się uratować. Obecnie na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy dokładnie wyjaśniają okoliczności tragedii. Kropka w związku z tym dramatycznym wydarzeniem, warto przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą, które mogą uchronić przed podobnymi wypadkami, wybieraj strzeżone kąpieliska, zawsze korzystaj z miejsc, gdzie obecni są ratownicy. Ich obecność zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z wody. Nie pływaj sam, zawsze kąp się w towarzystwie innych osób. W razie problemów osoby obecne mogą natychmiast udzielić pomocy. Unikaj skoków na główkę, nie skacz do wody na główkę, zwłaszcza jeśli nie jesteś pewien głębokości i czystości wody. Korzystaj z kamizelek ratunkowych, zwłaszcza w przypadku osób niepływających dobrze. Noszenie kamizelki ratunkowej może uratować życie. Ogranicz spożycie alkoholu. Nigdy nie wchodź do wody, będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Alkohol osłabia zdolności motoryczne i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Kropka, unikaj bezpośredniego wejścia do wody ze słońca. Nagła zmiana temperatury organizmu wskutek skoku do chłodnej wody może prowadzić do szoku termicznego. Kropka, pilnuj dzieci. Nawet jeśli twoje dziecko potrafi pływać, zawsze bądź blisko. By szybko zareagować w razie potrzeby, kropka tragiczna śmierć 17-letniego chłopaka na kąpielisku Bolko w Opolu to przestroga dla wszystkich korzystających z wód otwartych. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zapobiec podobnym wypadkom. Warto pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo nad wodą spoczywa na nas wszystkich, a szczególną uwagę należy zwracać na młodsze osoby oraz osoby nieumiejące pływać.